Od 1 września dzieci z podstawówek mogą jeździć do szkoły na podstawie legitymacji. Dzieci z pierwszej klasy, które jeszcze nie mają legitymacji, na podstawie oświadczenia opiekuna. Natomiast poprosiliśmy kontrolerów biletów, którzy w tym czasie będą zwracali szczególną uwagę na dzieci, które same podróżują komunikacją zbiorową, bo zakładamy, że takich dzieci pojawi się więcej. Wszystkie te dzieci mogą spokojnie zgłosić się do kontrolera biletów. On ma mundur, wiadomo, że to jest kontroler biletów. Taka osoba pomoże dziecku, jeżeli nie byłoby pewne, czy wsiada do dobrego tramwaju, czy tramwaj jedzie we właściwą stronę. Gdyby miał jakiś inny problem, kontrolerzy będą do tego, aby tym dzieciom pomóc. To, co najważniejsze w przypadku darmowych przejazdów dla uczniów, szkoła musi być szkołą podstawową, zlokalizowaną na terenie Krakowa. Musimy mieć takie dziecko, które chce skorzystać z przejazdu, musi mieć ze sobą legitymację. Jeżeli są to dzieci mniejsze, które nie chodzą jeszcze do szkoły, wtedy oczywiście żadnych legitymacji czy oświadczeń pisemnych nie trzeba. Natomiast takie dzieci zwykle podróżują z opiekunem i tutaj opiekun będzie musiał potwierdzić, że rzeczywiście jest to dziecko w takim wieku, które upoważnia do darmowego przejazdu komunikacją zbiorową. Dla dzieci ze szkół podstawowych darmowe przejazdy na podstawie legitymacji w czasie roku szkolnego. Od 1 września do 30 czerwca.